przed nami ważna uroczystość, ceremonia, rozstrzygnięcie konkursu Mój Wymarzony Dzień na Stadionie. Młodzież, dzieci gdańskich szkół brały udział w tym konkursie. Zapraszam Monikę Chabior-Azarewicz, która nadzorowała ten konkurs, była odpowiedzialna z magistratu za ten konkurs. No to piękna chwila, bo młodzież gdańskich szkół masowo wzięła udział w tym konkursie. Moniko? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam podziękować za przybycie. Również nie tylko dzieciakom, które wzięły udział w konkursie i które ten konkurs wygrały, ale również wszystkim innym dzieciom, uczniom, młodzieży, którzy przybyli się na tą dzisiejszą uroczystość. Zostali zaproszeni przez Biuro Prezydenta Sportu Euro. Proszę Państwa, wstęp dotyczący konkursu. Na całym świecie odbywają się olbrzymie imprezy sportowe, olimpiada, euro, mistrzostwa świata. Dla Gdańska to olbrzymia szansa. Będziemy mieli nowe drogi, będziemy mieli piękny stadion, będziemy mieli wielki terminal. Ale tylko od nas zależy, czy również nasze społeczeństwo na tym zyska. I w Gdańsku bardzo o to dbamy. Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro prowadzi program edukacyjny, projekty środowiskowe, które mają przygotować nasze społeczeństwo, gdańszczan, na przyjęcie tej wielkiej imprezy i na to, aby Gdańsk w przyszłości stał się miastem sportowym, miastem aktywnym, miastem zdrowych mieszkańców. Konkurs Mój Wymarzony Dzień na Stadionie jest tylko małym elementem tego wielkiego projektu i jest efektem przeprowadzonych we wszystkich gdańskich podstawówkach lekcji informacyjnych na temat stadionu. I teraz chciałabym bardzo prosić Pana Prezydenta o wręczenie dyplomów naszym wspaniałym laureatom. Chciałam prosić Sandrę Małek ze Szkoły Podstawowej 80. Sandro, bardzo proszę. Paulina Kasuk, szkoła numer podstawa 80. Brawo! Zuzanna Peszkowska, szkoła podstawa numer 80. Widzę 80 na to sam monopol. No, tym razem szkoła podstawowa numer 82. Dawid Bystrzycki. Jest, idzie. A za nim idzie Klaudia Banaszek. Również szkoła podstawowa numer 82. Dawid, bardzo proszę. Anastasja Ryba, szkoła podstawowa numer 50. O, jak się cieszę, to moja szkoła podstawowa, która mnie wykształciła, bardzo proszę. Jeszcze jedna 50. Karol Krzymiński. Szkoła podstawowa numer 11, Marcin Kropacz. I Monika Bławat, szkoła podstawowa numer 11. Jacek Ferlas, zespół kształcenia podstawowego gimnazjalnego numer 6. Również chcielibyśmy prosić o nagrodę główną. Alfa Romeo. Nagroda główna. Również, ponieważ chcielibyśmy promować aktywne zachowania młodzieży, również w grupie, chcielibyśmy wręczyć główną nagrodę dla niepublicznej szkoły podstawowej Nasza Szkoła wraz z przedszkolem, która wybierze się na aktywną wycieczkę do Parku Linowego w Gdańskim Zoo. Zapraszam przedstawicieli szkoły. Zaspy rozstaje. Zaspa rozstaje. Dziękuję.
Proszę Państwa, wszystkie prace naszych laureatów zostały opublikowane w przepięknym kalendarzu na rok 2009. Mój wymarzony dzień na stadionie. Dziękujemy. Dziękuję.